Dzień dobry, witam wszystkich. Standardowo, ja nazywam się Hubert Baranowski, grupa medialna UKS Łomża TV. Wraz ze mną Kuba Pogorzelski poprowadzi dzisiejszą krótką konferencję. Serdecznie dziękujemy trenerom, piłkarzom za przybycie na to krótkie spotkanie. Szósta kolejka, w której UKS Łomża pokonał GKS Wikielec 2-1. No cóż, obejrzeliśmy dzisiaj bardzo interesujące spotkanie. Tradycyjnie już na początek poproszę o komentarz do tego meczu trenerów. I może zacznijmy od trenera gości, pana Damiana Jarzębowskiego. Dzień dobry. Przede wszystkim gratuluję gospodarzom zwycięstwa, bo na końcu to o to w piłce chodzi i o to gramy. My przyjechaliśmy do Łomży z zamiarem wywiezienia stąd 3 punktów. Oczywiście mocno bylibyśmy pocieszeni również remisem, natomiast tak się nie stało. Z perspektywy meczu cholernie żałuję, że stąd nie wywozimy chociażby punktu, bo uważam, że bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Łomża próbowała nas gdzieś tam zaskoczyć pressingiem, natomiast świetnie na to reagowaliśmy. Zmienialiśmy stronę, przyspieszaliśmy akcję, dostawaliśmy się pod pole karne przeciwnika. I tak myślę, że przeważaliśmy, budowaliśmy, docieraliśmy do pola karnego i tam mieliśmy kłopoty z oddaniem strzału, z wartościową finalizacją, a gdy myśleliśmy, że za chwilę ta bramka padnie, no to popełniamy, myślę, że błąd, bo odsłaniamy w niegroźnej sytuacji, odsłaniamy najważniejszą przestrzeń na boisku, odsłaniamy pole karne, przeciwnik bez presji oddaje strzał w kierunku naszej bramki i dostajemy gonga. I tutaj kolejny raz, tocząc równorzędne boje albo przeważając z gry, za to oczywiście punktów nie ma, ale przeważając z gry, grając dobrą piłkę, tracimy bramkę, do której się mocno przyczyniamy i później gra się już dużo ciężej. Gdzieś to oczywiście też emocjonalnie dużo ciężej, jak i na boisku dużo ciężej, bo przeciwnik zaczyna szczelniej bronić, jest bliżej siebie, może się ograniczyć do kontr, a z kontr pada bramek najwięcej. Tak jak mówię, mocno żałuję, nie odmówię chłopakom zaangażowania, nie odmówię chęci, starania. Za to wszystko mogę podziękować, mogę pogratulować, natomiast za to punktów w tej lidze nie ma. Musimy być, tak jak w przerwie powiedziałem, jesteśmy na boisku, na całym boisku jesteśmy zespołem lepszym, tylko nie w najważniejszych miejscach, czyli w swoim polu karnym i w polu karnym przeciwnika. A tam wygrywa się i przegrywa mecze. Dziękuję. Dziękuję bardzo i poproszę teraz trenera Błaszczaka. Ja na początek podziękuję za gratulacje trenerowi i oczywiście przekażę je zespołowi, bo wszyscy na to zapracowaliśmy w klubie, począwszy oczywiście od zawodników, przez sztab szkoleniowy, jak i nawet działaczy, którzy też swoją cegiełkę dokładają każdego dnia do tego, żebyśmy, tak jak mówię, mogli w odpowiedni sposób przygotowywać się do każdego spotkania. Gratuluję przede wszystkim moim chłopakom tego, że z każdym tygodniem, z każdym dniem czynimy progres i tak jak wielokrotnie powtarzałem, to nie jest tak, że od pierwszego dnia po wejściu do trzeciej ligi my będziemy tutaj hegemonem. Pomimo tego, że UKS to olbrzymia historia, to naprawdę znacząca nazwa, tak? To nie jest tylko jakiś tam slogan, tylko tak jak mówię, klub, który ma swoją markę i my do tego, żeby ten klub był w odpowiednim miejscu, na pewno będziemy dążyć. Natomiast czeka nas bardzo dużo pracy, co na pewno wielu ludzi, którzy przychodzi od lat na stadiony, widzą, że na pewno mamy swoje momenty jeszcze, w których nie gramy tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, czynimy regularny progres. Już pracujemy już w konkretnych formacjach, często naprawdę razem, odpowiednio skracamy pole gry, wybieramy coraz lepsze momenty do tego, żeby wykonywać skoki pressingowe. Zaczynamy się rozumieć na boisku w ataku pozycyjnym, czy to podczas budowy od tyłu w strefie niskiej, poprzez strefę średnią, szukamy pionowych podań, takich otwierających, penetrujących zagrań, szukamy fajnie w bocznych sektorach zyskania przewagi, które kończymy coraz lepszymi wrzutkami, czego gdzieś tam efektem mogła być fajna bramka w pierwszej połowie po wrzutce Piotra Zikiewicza, szkoda,
że to nie wpadło. W tym meczu natomiast ważne też było to, że przetrwaliśmy swoje momenty. Na pewno tak jak trener powiedział, dobrze Wikielec wszedł mecz i to trzeba przyznać. Gdzieś tam na początku kontrolował tą grę, ale my byliśmy w stanie przetrzymać ten napór, dobrze broniąc pola karnego, co też z czym wcześniej też mieliśmy problem i to też myślę, że było istotne, bo z każdą minutą po dobrej defensywie nakręcaliśmy się i byliśmy w stanie gdzieś tam w ten mecz wchodzić coraz lepiej, tworząc sytuacje bramkowe. Co istotne, tego czego mogę żałować po tym meczu, to na pewno momentu, w którym mamy 2-0 wynik, gdzieś już wtedy, tak jak trener powiedział, szczelnie bronimy, niby kontrolujemy ten mecz i powinniśmy wykorzystać swoje szanse w ataku szybkim, żeby ten mecz zamknąć, natomiast my popełniamy tam w strefie budowania tego ataku szybkiego mnóstwo złych decyzji, czy to podań, czy wbiegnięć w nieodpowiednie tempo, czy uderzeń ze środka boiska zamiast dogrania do kolegi, który jest ustawiony na lepszej pozycji, dlatego będzie na pewno o tym rozmawiać, bo zmiennicy wchodzą po to, są świezi, żeby taki mecz w przypadku, kiedy mamy 2-0 zamknąć, zabić i żeby przeciwnik w ogóle nie mógł marzyć o wywiezieniu stąd choćby punktu. A tak daliśmy w doliczonym czasie gry te marzenia, bo przy stanie 2-1 przeciwnik miał jeszcze stały fragment gry, który mógł się skończyć różnie, szczególnie, że wtedy mieliśmy już dość mocno obniżony zespół, nie mając tych wysokich zawodników z pierwszej linii. Natomiast w całokształcie jestem na pewno zadowolony z perspektywy tego meczu, bo mówię, dobrze byliśmy do tego meczu przygotowani, wypełniliśmy większość założeń, co myślę, że zaprocentowało i będziemy się szykować do kolejnego meczu w Legionowie po to, żeby stamtąd również przywieźć 3 oczka, jeśli oczywiście dobrze, tak jak mówię, przepracujemy okres przygotowawczy, okres ten do meczu oczywiście mikrocyk, to tak jak mówię, jestem dobrej myśli, że na bazie tego zwycięstwa, które chłopakom było potrzebne, wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Dziękuję. Ja mam pytanie jeszcze do trenera gości. Zadaję to pytanie każdemu trenerowi przyjezdnych. Będzie tradycji, stanie się zadość, a dotyczy ono oczekiwań i celów postawionych przed klubem na ten sezon. Wikielec jest klubem, który zawsze po awansie do trzeciej ligi od razu w kolejnym sezonie z niej spadał i tak się wydarzyło bodajże 3 czy 4 razy. Myślę, że głównym celem, nadrzędnym celem jest utrzymanie, bo organizacyjnie, infrastrukturalnie i też finansowo klub musi się rozwijać. Nie jesteśmy hegemonem, gdzie żeby tutaj też ściągać zawodników za nie wiadomo jakie pieniążki. U nas większość zawodników pracuje. Nie trenujemy tak regularnie jak inne zespoły. I tutaj musimy twardo stąpać po ziemi. Utrzymanie na pewno dałoby taką stabilność, by działacze, sztab i zawodnicy mogli w przyszłym roku zrobić kroczek kolejny i później przy kolejnym ewentualnie utrzymaniu czy też zajęciu wartościowego miejsca w lidze kolejne i myślę, że to by budowało. Natomiast taka ta niestabilność, awans, spadek nie jest niczym łatwym i tutaj jako klub musimy zrobić wszystko, by utrzymać się w lidze, a później myśleć o zrobieniu kroku w kierunku rozwoju. Dziękuję. Tutaj pytanie do zawodników obu drużyn. Zacznę może od Szymona Kuźmy. Świetny mecz w twoim wykonaniu. Tak naprawdę jeszcze jedno trafienie i wracałbyś dzisiaj z piłką do domu i prawdopodobnie postawiłbyś się sobie w jakiejś gablotce. Jak wyglądał przebieg tego spotkania z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy może mieliśmy na początku lekkie problemy, źle weszliśmy w mecz, ale później z przebiegu meczu po pierwszej bramce wydaje mi się, że dobrze broniliśmy, mieliśmy swoje sytuacje, a druga połowa, fakt, może oddaliśmy piłkę rywalowi, ale strzeliliśmy drugą bramkę, ale czy oni mieli jakieś takie sytuacje, no to bym się zastanawiał. Może były jakieś wrzutki, ale je wybroniliśmy i myślę, że zrobiliśmy to też celowo, a mieliśmy sytuację, żeby jeszcze podwyższyć i tak jak trener mówił, zamknąć ten mecz na 3-0. Cieszmy 3 punkty, dzisiaj chcieliśmy wygrać i cel został spełniony. Wiadomo, że mamy jakieś pewne rzeczy do poprawy, każdy jest tego świadomy w szatni, ale myślę, że z tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej i będziemy regularnie punktować. I to samo pytanie. Myślę, że sama gra naszego zespołu nie była zła. Kontrolowaliśmy mecz, no ale gdzieś za łatwo tracimy bramki, tak?
ciężko na wyjeździe wrócić z trzema punktami, gdy się traci bramki dwie. Ta porażka boli na pewno, ale co, musimy wyciągnąć wnioski i za tydzień przełamać się w końcu u siebie. Ode mnie to wszystko, przekazuję głos prowadzącemu. Okej, dziękuję bardzo za te krótkie spotkanie i na koniec oczywiście obu trenerom, piłkarzom życzę powodzenia w dalszej części sezonu i do zobaczenia w rewanżu.